is 1959. In the Arizona desert, the Murkoff Corporation is perpetrating unspeakable crimes. Survival horror będący trzecią produkcją spod szyldu Outlast, opracowaną przez studio Red Barrels. W przeciwieństwie do poprzedniczek, gra pozwala nie tylko na zabawę w pojedynkę, lecz także na kooperacyjną rozgrywkę w towarzystwie maksymalnie trójki graczy. Akcja została osadzona w czasach zimnej wojny. Podczas przygody wcielamy się w jednego z więźniów korporacji i próbujemy przetrwać w placówce pełnej oszalałych ludzi. Jednocześnie zbieramy dowody na zbrodniczą działalność korporacji. Former test subjects driven to a state of constant homicidal rage by the therapy. Murkoff builds each trial around a narrative. A twisted reflection of the world outside. Gra nie narzuca nam konkretnego bohatera, zamiast tego tworzymy sobie postać samodzielnie. Następnie przenosimy do tak zwanego ośrodka Markoffa, pełniącego rolę lobby. Z jego poziomu można udawać się na kolejne próby, w których sprawdzamy swoje umiejętności przetrwania. Run if you have to. If the ex-pop spots you, improvise. Produkcja daje nam dużo swobody w tym, jak postąpimy w konkretnej sytuacji. Możemy więc zdecydować się na konfrontację z przeciwnikiem lub ukryć się w miejscu, w którym nas nie znajdzie. Charismatic murderers transformed by Murkoff's therapy into monsters. Mother Gooseberry. Zestaw trzech pierwszych strzelanek FPP spod szyldu Stalker. Pakiet zawiera gry Stalker, Cień Czarnobyla, Czyste Niebo oraz Zew Prypeci. Gry tworzące pakiet nie są remasterami, to też nie doczekały się istotnych zmian w jakości oprawy graficznej względem pierwowzorów. Akcje gier tworzących zestaw osadzono w tytułowej zonie, czyli na rozległym terytorium wokół elektrowni nuklearnej w Czarnobylu. 20 lat po awarii z 1986 roku, która poskutkowała gigantyczną katastrofą ekologiczną, miała tam miejsce jeszcze większa eksplozja. W jej wyniku w strefie pojawiły się zmutowane istoty oraz anomalie, przez co została ona otoczona przez wojsko. Oprócz żołnierzy dostęp do zony otrzymali tytułowi stalkerzy, czyli śmiałkowie zapuszczający się tam w poszukiwaniu cennych artefaktów. Gra zabiera nas w podróż do Doliny Muminków. Po powrocie do tej malowniczej krainy tytułowy bohater Włóczyki odkrywa, że zmieniła się ona nie do poznania. Dozorca parku zaburzył bowiem panującą w niej równowagę, tworząc na jej obszarze liczne, groteskowe rezerwaty. Protagoniście nie pozostaje nic innego, jak wziąć sprawy w swoje ręce i spróbować przywrócić w Dolinie Muminków dawny ład i porządek. Po drodze będzie musiał pomóc jej mieszkańcom, takim jak Migotka, Rijek czy Paszczak. Akcję gry oglądamy z lotu ptaka, eksplorując Dolinę Muminków, spotykamy jej licznych mieszkańców. Wielu z nich boryka się z rozmaitymi problemami, z którymi trzeba im pomóc się uporać. Oprócz wykonywania zlecanych przez nich zadań, podczas zabawy odkrywamy sekrety świata i rozwiązujemy pomysłowe zagadki. Is a grievous tale which speaks of Fevith, one of stolen destiny, stolen minds and stolen nations. Klasyczna gra JRPG zrealizowaną w stylu klasycznych przedstawicieli tego gatunku. Zabiera nas w podróż do fantastycznego świata. W trakcie rozgrywki wcielamy się w postać, która została pozbawiona prawa do tronu. Chcąc odzyskać utracone dziedzictwo, będzie ona musiała przemierzyć całą krainę i zebrać godnych zaufania sojuszników, którzy wesprą ją w walce. Rozgrywka opiera się na schemacie charakterystycznym dla gatunku. Oglądając akcję z lotu ptaka, podczas zabawy przemierzamy fantastyczny świat i poznajemy jego mieszkańców, a także realizujemy różnorodne zadania. Po drodze zyskujemy sojuszników gotowych stanąć u naszego boku w walce o odzyskanie tronu. Mowa o ludziach, elfach, a także innych istotach, jak ogromne bestie czy niebiańskie anioły. Potyczki rozgrywają się w trybie turowym, a w ich trakcie kluczem do sukcesu jest wykazywanie się zmysłem taktycznym i umiejętne żonglowanie zdolnościami poszczególnych postaci. Present the rebirth of tactical fantasy RPGs. Unicorn Overlord. Available March 8th, 2024. Your simulation days are over, trooper. This is a real battle. Kompilacja dwóch pierwszych odsłon cyklu gwiezdnowojennych strzelanek z lat 2004 do 2005, które wzbogacono o dodatkową zawartość. Tytuł jest przeznaczony głównie do zabawy w trybie sieciowym multiplayer dla maksymalnie 64 graczy. Gra przenosi nas do uniwersum Gwiezdnych Wojen. Pomimo że mam do czynienia z grami przygotowanymi przede wszystkim z myślą o multiplayerowej zabawie, obie produkcje w zestawie zawierają również kampanie fabularne. For the Star Wars Battlefront Classic Collection. Launching March 14th. Pre-order now. Kontynuacja przygodowej gry akcji z 1999 roku powstała na gruzach anulowanego Outcast 2 The Lost Paradise. Do you hear me? Anyone in there? Gra zabiera nas w podróż na znaną z pierwszej części serii planetę Adelpha. Po raz kolejny wcielamy się w byłego komandosa, który został wskrzeszony, by raz jeszcze spróbować ocalić mieszkańców tego globu. Starożytna rasa Talan padła bowiem ofiarą inwazji ze strony robotów, które zniewoliły ją, a następnie ogołociły Adelphę z surowców. Eksplorację tej rozległej krainy usprawnia plecak odrzutowy, który pozwala dostać się w wysoko położone i trudno dostępne miejsca. Yes, they call it Kizar. You gotta be strong enough to handle the truth. Blasphemy! I know you. You're the problem. I won't collaborate with humans who lie and deceive. Invaders! They're coming! Have you ever been in love, human? But you are not your fatherly ass. We've made a mistake. How dare you feed your lies to my daughter? Reboot kultowej serii horrorów zapoczątkowanej w 1992 roku. W latach 2000 XX wieku ojciec Emily zaginął w tajemniczych okolicznościach na południu Stanów Zjednoczonych. Po latach kobieta przybywa do posiadłości Derketo, pełniącej funkcję domu dla obłąkanych w towarzystwie prywatnego detektywa Edwarda. Próbując rozwikłać zagadkę zniknięcia Hardwooda, duet odkrywa, że dwór został opanowany przez złowrogie siły, przez które pobyt w tym miejscu zmienia się w prawdziwą walkę o przetrwanie. Gra może się pochwalić oprawą graficzną wysokiej jakości. Na uwagę zasługują przede wszystkim szczegółowe modele postaci i potworów, choć skąpanym w mroku lokacjom również nie można nic zarzucić. Gra RPG akcji z otwartym światem opracowana przez firmę Capcom. W trakcie rozgrywki wcielamy się w postać znaną jako Arisen, której smok, symbol zniszczenia świata, odebrał serce. Od tej pory jej celem staje się pokonanie skrzydlatej bestii, jednak nim tego dokona, będzie musiała zmierzyć się z szeregiem innych wyzwań. Na tej pełnej niebezpiecznej ścieżce bohater nie jest sam, bowiem towarzyszą mu tak zwane pionki, tajemnicze istoty z innego świata, które służą mu swoim wsparciem w każdej sytuacji. Po drodze często napotykamy przeciwników, z którymi toczymy bardzo dynamiczne i widowiskowe starcia. Na polu walki musimy być w ciągłym ruchu, unikać wrogich ataków i wprowadzać szybkie kontry oraz robić dobry użytek z umiejętności bojowych naszej postaci. Hold fast to your strength of will, Arisen One. Those who can be of aid to you will reveal themselves in time. Thy will, thy soul, these are all the means thou hast to carve thy path anew. Yet your wicked schemes will avail you not, Watching One. Gra RPG z otwartym światem. Akcję gry osadzono w Japonii z 1863 roku, a więc w samym środku epoki określanej mianem Bakumatsu. Mowa o okresie, w którym trwające 3 wieki rządy szagunatu Takugawów dobiegły końca, kraj kwitnącej wiśni zmieniał się z feudalnego imperium w bardziej nowoczesne państwo. Głównym bohaterem gry jest tytułowy Ronin, czyli samuraj bez pana. To, jaką ścieżkę obierze ten bezimienny wojownik, będzie mieć wpływ nie tylko na niego samego, lecz również na całą Japonię. Let us not forget the pain of Master Sholin and the countless others who have suffered. Smoke rises, so shall we. Rumor is, a Veiled Edge will sacrifice their partner for duty. So which of you will do the deed? Hey, you ready to come play another game? Okay, new kid, we have all new rules this time. Now you can play alone or with 3 of your closest friends. Unless you don't have any friends, then you can just join matchmaking and play with randos. Kooperacyjna gra akcji TPP z elementami roguelike, osadzona w uniwersum serialu o takiej samej nazwie. Akcję oglądamy z perspektywy trzeciej osoby. W trakcie zabawy przebijamy się przez zaśnieżone ulice i toczymy dynamiczne starcia z przeciwnikami. Na polu walki robimy użytek z szerokiego wachlarza broni i potężnych umiejętności bojowych. W zależności od naszego stylu gry możemy eliminować wrogów w zwarciu lub z bezpiecznej odległości. W miarę postępów zdobywamy coraz lepsze wyposażenie i coraz mocniejsze umiejętności, dzięki czemu z czasem będziemy mogli stawić czoła coraz większym wyzwaniom. Ponadto gromadzimy rozmaite przedmioty kosmetyczne, jak czapki czy koszulki, pozwalające nam wyróżnić się na tle reszty dzieciaków. Says who? Says Clyde! And do you always trust what Clyde says? Hell no! Clyde's a total dumbass! You're all acting crazy! Got weapons here. It's the apocalypse! Prepare to die! Kick that fucking elf's ass! No! Good luck trying to ruin this game. I'm sure you'll manage.